Emil Droznowicz po meczu Chojczanka Wisła Puławy. Emil, jak oceniasz to spotkanie? Znaczy, no, fajnie nam się ułożyło spotkanie. Myślę, że pierwsza połowa wydaje mi się, że dosyć kontrolowana przez nas. W zasadzie realizowaliśmy wszystko to, co gdzieś sobie założyliśmy w tej pierwszej połowie i niestety gdzieś tam jakieś nieporozumienie w polu karnym. No, straciliśmy bramkę z rzutu karnego, który gdzieś tam sami sobie sprowokowaliśmy. No i niestety już ta druga połowa, wydaje mi się, że już zupełnie jakbyśmy stracili nad nią kontrolę i niestety dla nas Chojnicianka okazała się lepsza tym razem. Dla Ciebie powrót na Mickiewicza 12. Jak się czułeś, móc ponownie wybiec tutaj na boisko? No, zdecydowanie fajnie. No, mówię, no, tutaj spędziłem fajne 3 lata i poznałem wielu fajnych ludzi i no, myślę, że zawsze tutaj z pewnym sentymentem wracam i no, cieszę się, że tutaj wróciłem, chociaż to trochę z innej strony, ale miło było.